12 kategorii, ponad 130 tysięcy oddanych głosów i 12 zwycięzców. Użytkownicy portalu Lubimy Czytać wybrali najlepsze książki 2018 roku, a my Wam dzisiaj o nich opowiemy. Zapraszam. Zaczynamy od kategorii Literatura Piękna. Tutaj bezkonkurencyjna okazała się Katarzyna Nosowska. Rok 2018 bez wątpienia należał do tej artystki zarówno pod względem muzycznym, jak i literackim. A ja, żebym jej powiedziała, to zbiór krótkich felietonów, dla których punktem wyjścia były filmiki zamieszczane przez artystkę na jej koncie na Instagramie. Katarzyna Nosowska pisze tutaj o życiu, o relacjach damsko-męskich, o codzienności, o celebrytach, a także o sobie. Błyskotliwie, z poczuciem humoru i dystansu. Wśród powieści historycznych zwyciężyła książka Tatuażysta z Auschwitz. Oparta na faktach, chociaż co do tego pojawia się coraz więcej wątpliwości, powieść o miłości, która narodziła się w najstraszniejszym miejscu na Ziemi. Książka, która daje nadzieję, że nawet w tak nieludzkich warunkach można zachować człowieczeństwo. W kategorii kryminały mieliśmy prawdziwą walkę między dwoma tytułami. Żmijowisko Wojciecha Chmielarza i Testament Remigiusza Mroza do końca szły łeb w łeb, ale ostatecznie wygrała powieść Wojciecha Chmielarza. Rok po zaginięciu córki ojciec wraca na miejsce tragedii, by jeszcze raz spróbować dowiedzieć się, co się stało ubiegłego lata. Czy w zniknięcie nastolatki zamieszany jest ktoś z grupy przyjaciół, z którymi wówczas spędzali wakacje, a może winien jest jeden z mieszkańców letniska. Napięcie w tej powieści nie wynika z pędzącej na łeb na szyję akcji, ale z pogmatwanych relacji między bohaterami. Jedni mówią, że Żmijowisko to thriller, inni, że kryminał. Nie ulega wątpliwości, że jest to powieść, która wciąga od pierwszej strony i naprawdę nokautuje zakończeniem. Kolejną kategorią, w której do końca nie było wiadomo, która książka znajdzie się na najwyższym stopniu podium, jest literatura faktu, publicystyka. Tutaj walka trwała między Z nienawiści do kobiet Justyny Koplińskiej oraz Toprem Beaty Sabały-Zielińskiej. I ostatecznie najlepszą książką w tej kategorii okazał się zbiór reportaży Justyny Koplińskiej, laureatki European Press Prize, która jest głosem słabszych, niezauważanych, tych, których nikt nie chce wysłuchać. W zbiorze tym znajdziemy m.in. reportaż o Kasi, którą ksiądz podstępnie wywiózł z rodzinnego domu i więził przez kilka miesięcy na plebanii. Niedawno sąd zasądził na rzecz Kasi odszkodowanie w wysokości 1 000 000 zł. Justyna Koplińska jest reporterką, która bezkompromisowo walczy o sprawiedliwość, a wyrok poznańskiego sądu to dowód na to, że jej teksty zmieniają rzeczywistość. Literatura obyczajowa i romans. Tutaj długo trwała walka o pierwsze miejsce i dopiero na finiszu okazało się, że to właśnie powieść Jojo Moyes, Moje serce w dwóch światach, wysunęła się na prowadzenie. Jest to trzecia część cyklu o Lou Clark, która właśnie w tej części wyprowadza się z Londynu, opuszcza swojego chłopaka sama i przeprowadza się do Nowego Jorku. Tutaj poznaje Josha, który do złudzenia przypomina jej największą miłość, Willa. Odtąd jej serce żyje w dwóch światach, ale Lou wie, że zbliża się ten moment, kiedy będzie musiała podjąć ostateczną decyzję, która na zawsze zmieni jej życie. W kategorii horror zwyciężyła powieść Króla Grozy, która tak naprawdę horrorem nie jest. Uniesienie bardzo mocno podzieliło czytelników Stephena Kinga. Jedni uważają, że ta historia o mężczyźnie, który w niewytłumaczalny sposób traci na wadze, to powieść o aktualnych problemach Ameryki. Inni natomiast twierdzą, że to jest gniot, który powstał tylko i wyłącznie na potrzeby promocji serialu Castle Rock.
A teraz zwycięzca w kategorii biografie lub autobiografie. Oglądaliście kiedyś Grey's Anatomy albo Ostry dyżur? To teraz przeczytajcie Będzie bolało i przekonajcie się, jak naprawdę wygląda praca lekarza stażysty. Ogromne obciążenie psychiczne, wielogodzinne dyżury, ponadludzkie siły i decyzje o życiu i śmierci, które trzeba czasami podjąć w ułamku sekundy. Będzie bolało to wzruszające, przerażające, a czasami bardzo zabawne zapiski młodego lekarza i komika, które stały się bestsellerem na całym świecie. Science fiction. Tutaj triumfuje spektrum Martyny Raduchowskiej. Autorka stworzyła świat, w którym androidy, niemal idealne kopie ludzi, to już codzienność. Ludzie z kolei mogą dzięki technologii udoskonalać swoje ciała i umysły jak postaci z gier komputerowych. Ale mogą to robić tylko ci, których na to stać. Biedni skazani są na nielegalną substancję, którą coraz trudniej zdobyć. Rewolucja wisi więc w powietrzu. Raduchowska w Spektrum kontynuuje historię, którą rozpoczęła w Łzach Mai, ale jest to kontynuacja bardzo nieoczywista. W kategorii literatura fantastyczna zwyciężyło Przesilenie Katarzyny Bereniki Miszczuk, czyli ostatni tom cyklu Kwiat paproci, pełnej magii opowieści, w której świat rzeczywisty przenika się ze światem słowiańskich wierzeń i bogów. Finał cyklu i jednocześnie finał miłosnej historii Gosi i Mieszka to idealne połączenie lekkiego fantazy i romansu. Książką roku 2018 w kategorii literatura młodzieżowa została Ciotka z Gryzotka Małgorzaty Musierowicz, czyli kolejny tom kultowej już Jerzycjady, którą autorka pisze od 40 lat. Tym razem główną bohaterką będzie Nora Górska, ale oczywiście zajrzymy także do innych członków rodziny Borejków. Wieża Świtu, zwycięzca w kategorii fantastyka młodzieżowa, to jest książka, która powstała trochę na pocieszenie dla czytelników, wiernych fanów serii Szklany Tron, którzy nie mogą się doczekać wydania ostatniego, finalnego tomu całego cyklu. Jest to książka, która miała być na początku krótką nowelą, ale rozrosła się do znacznie większych rozmiarów. I autorka wraca tutaj do wydarzeń ukazanych w poprzedniej części cyklu, czyli w Imperium Burz, ale ukazuje je z perspektywy Ola, który właśnie odbywa podróż do Dalekiego Królestwa. W kategorii literatura dziecięca zwyciężyła książka Marty Kisiel Małe Licho i Tajemnica Nieborządka. Opowieść o 10-letnim bożku, który mieszka w tajemniczym domu pełnym niezwykłych lokatorów. Jednym z nich jest Małe Licho, anioł stróż chłopca. Przychodzi taki dzień, że Bożek musi opuścić bezpieczny świat i pójść do szkoły. Ale czy jest na to gotowy? Pełna uroku opowieść o dorastaniu i konieczności zmierzenia się z nieznanym. I to wszystko. Poznaliśmy już 12 zwycięzców. Jestem ciekawa, czy braliście udział w plebiscycie i czy wygrali wasi faworyci. Dajcie znać w komentarzach. Dzięki i do zobaczenia. Cześć!